Kazania pasyjne, kazanie piąte. Izajasz, cierpiący sługa Boga. Rozważając starotestamentalne teksty mówiące o męce Jezusa Chrystusa, dziś zatrzymamy się nad pieśnią o słudze Boga, zamieszczoną w księdze Izajasza proroka. Tekst został napisany prawie 800 lat przed wydarzeniami, jakie rozegrały się na Golgocie, a opis tajemnicy męki Zbawiciela jest tak jasny i tak dokładny, że Izajasz został nazwany piątym ewangelistą. Żydzi czekali na Mesjasza, który będzie w chwale, który ujawni swoją potęgę, przywróci narodowi wybranemu wolność, rozszerzy jego panowanie na całym świecie. Sądzili, że tam, gdzie Bóg działa, jest zawsze tylko i wyłącznie triumf, radość, zwycięstwo. Bóg nie może nigdy przegrać i nie może się zgodzić, by jego wybrani ponieśli klęskę. Takie było myślenie Żydów. A oto prorok mówi o wielkiej tajemnicy klęski człowieka sprawiedliwego. Człowieka, który kocha Boga i wiernie wypełnia Jego wolę. Słowa proroka. Oto się powiedzie mojemu słudze. Wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. Wielu osłupiało na jego widok. Tak nieludzko został oszpecony jego wygląd. I postać jego była niepodobna do ludzi. Mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano i pojmą coś niesłychanego. Kto uwierzy temu, cośmy usłyszeli? On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, aby się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarzy zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Oto prorok ujawnia wielką tajemnicę niszczenia człowieka sprawiedliwego. To, czego nigdy nie możemy pojąć, to, co się nie mieści w naszej głowie. Izajasz zaznacza, osłupiało wielu, zdumiały się narody, zapanowało milczenie zaskoczenia, nikt nie chce w to uwierzyć. Taka jest reakcja na spotkanie z oszpeconym człowiekiem, zniszczonym do tego stopnia, że stał się niepodobnym do ludzi. Rzadko kiedy zastanawiamy się nad tym, że Jezus został w cierpieniu oszpecony, zniszczono jego urodę. Jezus był pięknym, przystojnym mężczyzną, bo był doskonałym człowiekiem, a piękno stanowi ważny element doskonałości naszej natury. To piękno jest wielkim darem, ułatwiającym spotkanie z innymi. Do człowieka o pięknej urodzie ludzie się zbiegają, chcą był blisko tego piękna. Od człowieka oszpeconego stronią trzymają się z daleka. Brzydota jest wielką barierą utrudniającą kontakt z ludźmi. Jezus nie tylko cierpiał z powodu ran. Jezus został oszpecony, jego twarz zniekształcono. Prorok powiada, nie miał wdzięku ani blasku, aby na niego popatrzeć, ani piękna, aby się nam podobał. Ta oszpecona twarz prowadzi do odrzucenia przez ludzi. Wzgarda, odepchnięcie, uznanie za nic. Zniekształcony przez cierpienie, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, zamiast pociągać, odpycha ludzi. Ludzie nie chcą na niego spojrzeć, zasłaniają twarze, odwracają głowy. Prorok Izajasz ujawnia nam coś, co wymyka się przy czytaniu opisów męki zawartych w Ewangelii. Cierpienie Jezusa z powodu zniszczonej jego urody. To cierpienie jest znane ludziom nieurodziwym. To odsuwanie się wszystkich od tego, co brzydkie, zniekształcone przez choroby, kalectwo czy wrodzone wady. Tak trudno w człowieku oszpeconym dostrzec wartość. Tak łatwo o zlekceważenie, o odwrócenie twarzy, o odepchnięcie. Jezus zna ten ból, ból człowieka wzgardzonego. Zna cierpienie ludzi nieurodziwych, tych, którzy piękno stracili przez wypadek, chorobę, starość. Tajemnica to wielka. Bóg zgodził się na to, że jego syna oszpecono, by z powodu brzydoty odwrócono od niego twarz, by nim wzgardzono, by uznano go za nic. Ale tajemnica odrzucenia to jeszcze nie wszystko. Mesjasz cierpi dobrowolnie za nas. Przyjął grozę nieszczęścia, ofiarował swe piękno, zdrowie, siły, życie dla naszego zbawienia. Uczynił to bez naszej wiedzy, dobrowolnie. Ludzie nawet nie dostrzegli w jego cierpieniu związku ze swoimi grzechami, ale 800 lat przed śmiercią Chrystusa Izajasz dostrzegł te tajemnice głębiej niż ktokolwiek. Oto jego słowa.
Lecz On się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przybity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce. Każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, ale Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, lecz sam dał się gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty. A kto się przejmuje Jego losem? Tak zgładzono Go z krainy żyjących. Za grzechy mego ludu zbity na śmierć. Jezus chciał nam objawić grozę naszych grzechów i czekającą go nas za nie karę. Słowa upomnienia skierowane w ciągu wieków przez proroków nie pomagały. Ludzie dalej brnęli w grzechach. I oto Syn Boga postanawia przyjąć na siebie chłostę za nasze winy. Oczy nasze nie dostrzegają grozy grzechu. Trzeba jednak stanąć przed zniszczonym, zbitym na śmierć Jezusem, by uświadomić sobie, że to ja miałem być biczowany, koronowany cierniem, znieważany i ukrzyżowany. Moje grzechy przygotowały na mnie krzyż, a On, Syn Boga, w imię niepojętej miłości, jaką mnie darzy, uprzedził mnie i przyjął tę straszną karę. Pierwszym człowiekiem, który na ziemi zrozumiał tę tajemnicę, był łotr wiszący na krzyżu, który wyznał wobec swego towarzysza: my słusznie cierpimy za nasze winy, ale on nic złego nie uczynił. Łotr zrozumiał, że kaźń krzyża jest słuszną karą za jego grzechy i on też pierwszy w ranach Jezusa znalazł ocalenie. Pomnij na mnie, Panie, gdy wejdziesz do królestwa Twego. Tylko pod krzyżem można zrozumieć coś z tajemnicy nieprawości, z tajemnicy grzechu. Krzyż bowiem ukazuje straszną karę za grzechy. Piekło jako kara za grzechy będzie męką na krzyżu. Taka jest sprawiedliwa kara za chodzenie własnymi drogami. Piekło i jego groza jest objawiona w cierpieniu i w oszpeceniu Jezusa w Wielki Piątek. Jezus podnosi karę za nasze grzechy. Krzyż jest wielkim, milczącym krzykiem miłości, uderzającym w każde ludzkie serce, przestrzegającym przed grzechem, ofiarującym zbawienie. Jezus dobrowolnie przyjął karę, jaką winien ponieść każdy grzesznik, a więc każdy z nas. Podejdź, człowieku, do Jezusa i opatrz jego rany. Podziękuj mu, bo każda z tych ran miała być po sprawiedliwości zadana tobie. To ty miałeś być zniszczony, a on nie. Spojrzyj w jego oczy, by dostrzec jego miłość, aby usłyszeć jego wyznanie: to dla ciebie. Jakże bolesna jest niewdzięczna obojętność. Prorok i to dostrzega. Po cierpieniu i sądzie zostanie usunięty. A kto się przejmuje jego losem? Kto? Największe dzieło miłości Boga. Kto je dostrzega? Kto na tę miłość odpowie przynajmniej jednym słowem: dziękuję? Kto żyje w świadomości, że Syn Boga oddał za niego życie? Kto? Jak bardzo musi boleć niedostrzeżona miłość. Jest jednak ktoś, kto tę miłość dostrzega. To Ojciec. On dostrzega, jak wiernie Syn pełni Jego wolę i On wynagradza. Ludzie Chrystusowi zgotowani z grób między bezbożnymi i w śmierci zrównali Go ze zdziercą, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie powstało. Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiary za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i w nim się nasyci. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu. Ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został między przestępców. A on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Skończy się czas cierpienia, skończą się dni ciemności. Nadejdzie światło i razem z nim szczęście. Owoc ofiary będzie wspaniały. Tłumy szczęśliwych ludzi, którzy znaleźli zbawienie w ramionach Chrystusa. Prorok dostrzega nie tylko cierpienie, oszpecenie, odrzucenie,
dobrowolną ofiarę Mesjasza. Dostrzega nie tylko usprawiedliwienie i zbawienie wielu ludzi, ale dostrzega również triumf Mesjasza, który mimo śmierci wejdzie w świat światła i życia po to, by dalej orędować za grzesznikami. Pochylmy dziś głowy przed tajemnicą krzyża, a całując cząstkę jego drzewa, uczyńmy to z głęboką świadomością wdzięczności Jezusowi za to, co dla nas uczynił. Niech to będzie gest naszej prawdziwej miłości. Ksiądz Edward Staniek. Moi drodzy, to kolejne kazanie za nami. Każde wywołuje we mnie bardzo silne emocje. Mam jeszcze w głowie obraz śmierci Chrystusa, Jego biczowania, Jego katowania. Do ostatnio przeczytałam, dokończyłam czytać właściwie książkę, którą od półtora roku starałam się przeczytać. Tyle czasu mi to zajęło. Katarzyny Emerich. To, co się działo, tak jak katowali Pana Jezusa, to jest po prostu niewyobrażalne. Jak człowiek mógłby to znieść? Człowiek nie może znieść takiego katowania, takiego traktowania, takiego poniżania, takiego bólu potwornego. To tylko Bóg mógł to znieść. I to wszystko za nasze grzechy, jeżeli człowiek sobie wyobrazi grozę tego, że taki niewinny, najbardziej sprawiedliwy, poniósł śmierć za moje grzechy, to jest tak przytłaczające i tak straszne. Ale należy na to spojrzeć również w drugą stronę. Na to, ile miłości ma dla nas nasz Ojciec i ile miłości dla nas ma Jego Syn, że odważył się coś takiego zrobić. Za nas wszystkich, tak niewiernych, tyle razy popełniających błędy i grzesznych. O, jeżeli będziecie mieli okazję przeczytać tą książkę Katarzyny Emerich, to polecam Wam serdecznie. Teraz życzę już Wam najlepszej nocy. Dobranoc. Do usłyszenia.